CRS Media. Szanowni Państwo, zaczynamy nowy rok i cieszę się, że tak zaczynamy nowy rok, a skoro nowy rok, to wszystkiego najlepszego, dużo radości, zdrowia, wytrwałości i odwiedzajcie nas Państwo często. Tego sobie życzę. Drodzy Państwo, cieszę się, że tak rozpoczynamy ten nowy rok, czyli wystawą wybitnego twórcy i wybitną wystawą, na którą się składają rysunki z wcześniejszych lat, te, którymi chyba najbardziej jestem ja także zainteresowany, bo były to prace wyjątkowe. Rozmawialiśmy wcześniej z panem Czesławem Tarcińskim, przedstawiam Państwu, dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Która to galeria otrzymała depozycję właśnie te rysunki, a ja wspominałem początek lat 70. w Katowicach jako młody, jeszcze niepełnoletni chłopak, udało mi się dostać na wystawę erotycznych rysunków Beksińskiego, wykonywanych długopisem, i zrobiły na mnie kolosalne wrażenie, wcale nie ze względu na samą tematykę, co warsztat artystyczny, perfekcyjne rysunki, które pamiętać będę chyba zawsze, i były czerwonym tuszem także rysowane. Proszę Państwa, te rysunki stanowią część depozytu przekazanego nam przez znakomitego przyjaciela Zdzisława Beksińskiego, pana Piotra Dmochowskiego, który od lat jest zafascynowany twórczością Beksińskiego, przyjaźnił się z nim przez wiele lat, korespondowali ze sobą i korespondencji jest bardzo dużo. Można by jedną książkę wydać i taki zamiar ma Piotr Dmochowski. Myślę, że takie wspomnienia wydane książką mogą mieć znaczenie, tym bardziej, że Zdzisław Beksiński był artystą znakomitym, był znakomitym erudytą, miał szeroki światopogląd, znał się doskonale na wielu tematach i dziwne, czasami niektórzy nie chcą wierzyć, że właśnie obrazy czy rysunki, które malował, wyszły spod jego pędzla. Dlatego, że to był człowiek niezwykle grzeczny, niezwykle uprzejmy, człowiek wielkiej dobroci, nikomu niczego nie odmówił. I ta jego dobroć stała się również początkiem jego klęski, ponieważ, jak Państwo wiecie z prasy, to właśnie młodzi ludzie, sąsiedzi pana Beksińskiego, przyszli prosić o kolejną pożyczkę, której niestety odmówił Beksiński i został przez to zamordowany w 2005 roku. Proszę Państwa, przed nami wystawa rysunków Zdzisława Beksińskiego. Rysunków, które powstały w latach 50. i 60. ubiegłego stulecia. Są to rysunki będące własnością kolekcjonera francuskiego, profesora Piotra Dmochowskiego. Ta kolekcja została użyczona Miejskiej Galerii Sztuki w celach właśnie prezentacji w innych galeriach i mamy tutaj okazję i przyjemność prezentować 83 prace rysunki, które powstały właśnie w tych latach. Są to małe formaty. Trzeba wiedzieć o tym, że Zdzisław Beksiński rysował i organizował wystawy swoich rysunków do roku 70. W roku 74 miała miejsce ostatnia wystawa rysunków połączonych z malarstwem Zdzisława Beksińskiego, z tym, że te rysunki były zupełnie innego formatu. To był duży format, 1,70 m, i były rysowane węglem prasowanym. Tematyka tych rysunków jest związana z istotą, z człowiekiem albo jakąś istotą człowiekopodobną. I właściwie dla Beksińskiego sposobem deformowaną na różne sposoby. Te rysunki to
przedstawiają wizję artysty, który właśnie poprzez rysunek stara się tę wizję realizować.